Czwarty mecz finału Tauron Basket League zakończony. Ponownie Asseco lepsze. Asseco wygrało 4-0 i zdobyło złoto. Anvil zdobył srebro. Obok mnie tym razem ekspert koszykówki, dziennikarz Gazety Wyborczej Łukasz Cygliński. Panie Łukaszu, czy spodziewał się pan, że Asseco wygra 4-0? Czy Anvil naprawdę miał szansę, żeby nawiązać wyrównaną walkę? Może urwać 2-3 mecze, czy to musiało się skończyć tak, jak się skończyło? Ja osobiście typowałem 4-1, ale nie miałem żadnych złudzeń, że Procom ten finał wygra. Takie są po prostu realia. Procom to jest jedna z czołowych drużyn Europy w tym momencie. Miała znakomity sezon, tylko 3 porażki w Polsce. No, nie wyobrażałem sobie sytuacji, że Procom przegrywa 4 mecze z Anvilem, bo jeden oczywiście tak. I zwróciłem uwagę, albo podkreślił to, co już przed chwilą mówili trenerzy. Słuchaliśmy tego z każdych ust. To nie był tak jednostronny finał, jak wskazuje na to wynik, bo mówi się 4-0, ale choćby te przewagi w tych 2 ostatnich meczach we Włocławku, no to równie dobrze 2-3 akcje w jedną, drugą stronę, jedna akcja decydowałaby, nie było daleko, 2-2. Można to porównać trochę pół żartem, pół seria do pierwszej rundy play-off, kiedy Orlando Magic grali Charlotte Bobcats 4-0, ale przecież wiadomo, jaka to trudna była dla nich seria. Także ja myślę, że to był trudniejszy finał dla Procomu niż zeszłoroczny. W zeszłym roku wygrali 4-1 z Turowem, ale większość meczów wygrali dość spokojnie. Tutaj w każdym meczu musieli walczyć naprawdę do końca. Procom musiał walczyć do końca, to o czym pan mówi, w każdym meczu. Męczył się tak naprawdę z Anvilem, pomimo że Anvil osłabiony, bo wiadomo, jakie były problemy. Z czego zatem wynikało to męczenie się Procomu? Z niedostatecznej koncentracji największych gwiazd, Woodsa, Logana i pozostałych, czy może z czegoś innego? Być może z tej właśnie dekoncentracji. Część prawdy też chyba trzeba szukać prawdy w tym, co mówił trener Tomasz Paczesas, że oni jednak w takim szczycie formy byli na drugą fazę Euroligi, na top 16, na ćwierćfinały być może, a teraz playoff, tak jak mówił trener Paczesas, trochę im tej pary zabrakło, ale zwróćmy też uwagę na taki fakt, że Anvil zaczynał bardzo fizycznie mecz, agresywnie. Jakby próbował narzucić pewien agresywny styl walki. Nawet w tym ostatnim meczu widzieliśmy, pierwsza połowa, jeszcze trzecia kwarta. To jest taka obrona, gdzie ręce latają w powietrzu bez ostanku. Procom do przerwy miał aż 11 strat, Anvil tylko 4. W drugiej połowie te proporcje się zmieniły i tu właśnie na to wpływ miało, po pierwsze, szersza rotacja Procomu i jednak takie przygotowanie fizyczne, kiedy oni mieli więcej sił zachowanych na końcówkę, no i ta skrócona rotacja Anvilu. To, o co pan spytał. No wiadomo, Mujotykowicz wypadł ze składu i w ogóle ten skład był krótszy. No też na to wpływ miało to, że niewielu Polaków jest w Anvilu i to głównie na pozycjach obwodowych. No i ta kontuzja Andrzeja Pluty, o której trochę zapomnieliśmy patrząc na niego w meczu numer 4, ale przecież 2 pierwsze mecze i w zasadzie połowę trzeciego Anvil grał bez najlepszego strzelca. Mimo tych problemów Anvil, można powiedzieć, ugrał srebro. Zatem w przekroju całego sezonu, jaka będzie pańska ocena właśnie tutaj dla Anvilu? Jaka laurka dla Włocławian? Ja właśnie pytałem Igora Griszczuka, może nie wprost, ale o taką ocenę sezonu. Podprowadzałem go niejako po to, żeby powiedział, że w gruncie rzeczy było to zwycięstwo Anvilu. No bo przed sezonem, od 5 lat wiemy, że Procom jest faworytem i to nie ulega wątpliwości. W tym sezonie było tak samo. W trakcie sezonu wydawało się, że Procom jest w ogóle nieosiągalny, a to okazuje się, że mimo porażki 4-0 można mistrza postraszyć. Także zdecydowanie to jest sukces Anvilu, który był po prostu dużo lepszy od reszty stawki. Turów, wiadomo, w kryzysie. Trefli, Polfarma, tacy nowicjusze w półfinale, no dużo dobrego zrobili, ale jednak Polfarma była na Anvil też za słaba. Także zdecydowanie druga drużyna w Polsce. Zwycięski srebrny medal, tak bym to określił. Jeszcze wcześniej, żeby mówić o personaliach, bo dopiero co się skończył sezon, następny jeszcze sporo czasu, zanim się rozpocznie, ale pańskim zdaniem, kto w Anvilu powinien zostać, kto się sprawdził, kto się nie sprawdził, ewentualnie pogłoski transferowe już, które się pojawiały, na przykład Berisha w Anvilu, czy to jest też dobry pomysł? Ja myślę, że Berisha w Anvilu to jest bardzo dobry pomysł, bo to jest gracz, który potrzebuje nowego wyzwania, a to jest ogromny walczak. Ja go obserwowałem akurat z racji tego, że pracuję w Warszawie, to widziałem większość meczów z jego udziałem. Ja myślę, że on bardzo dobrze będzie pasował do tej drużyny. No tylko pytanie też, kto odejdzie. Być może Krzysztof Szubarga, dlatego że on też potrzebuje większego wyzwania. Już są plotki, że być może Liga Włoska, być może właśnie Procom. Wiadomo, Szubarga powinien skoczyć na wyższy poziom, bo mimo że w czwartym meczu zagrał słabo, to jednak w finale należy go ocenić bardzo pozytywnie. No, chyba potrzebne są zmiany na pozycjach podkoszowych. Ja myślę, że Alex Dan, o ile w sezonie grał lepiej, gorzej, to jednak playoff wybitnie nieudany. Tak bym go ocenił. Ja myślę, że ten zawodnik już po tych kilku latach w Polsce trochę się ustabilizował na takim średnim poziomie i jeśli Anvil chciałby powalczyć w przyszłym roku znów o medale, mam nadzieję, że w Pucharze Europy będzie grał Anvil, bo o tym też się mówi, no to przede wszystkim wzmocnienie na pozycjach podkoszowych. Rozgrywający, no, jeśli Szubarga odejdzie, to też na Joe się raczej nie opierał gry, bo to zawodnik nierówny, momentami grał niedojrzale, także potrzeba
wielu zmian. Ja myślę, że ten Berisha, nie wiem, czy z Andrzejem Plutą, czy obok, czy zamiast Andrzeja Pluty, to jeszcze za wcześnie, żeby mówić, ale no, Igor Griszczuk zapewne zbuduje, bo też nie mam, że zostanie trenerem, podobny skład w sensie stylu gry, bo to jest styl Griszczuka, no ale no, spodziewam się zmian, bo jednak nie wszystkie elementy tutaj się sprawdziły. Jeszcze na sam koniec szybko, zaskoczenia in plus, na pewno Jovanović, na pewno Sullivan, jeszcze ktoś? Nie, znaczy ja myślę, że Krzysztof Szubarga, tak jak oczekiwaliśmy, zrobił postęp, może nawet trochę powyżej oczekiwań, w kolejnym sezonie udowodnił, że jest w stanie robić krok do przodu, jest w stanie kierować grą srebrnego medalisty w tym przypadku, ale rzeczywiście Sullivan absolutnie w tym czwartym meczu świetny. No, o plusach, może o rozczarowaniach. No Bartłomiej Wołoszyn to jest taki zawodnik, który jednak trochę wydawało się, że po tym jak wychodził w pierwsze piątce, co prawda z Przymusu 3 lata temu na Mistrzostwach Europy, to jednak jego kariera się inaczej rozwinie. A to jednak jest koszykarz, który wciąż gra z wielkimi emocjami, ale mam wrażenie, że zamiast wykorzystać te emocje inteligentnie przeciwko rywalom, to on bardziej walczy sam z sobą. Tak jakoś szuka siebie na boisku, strasznie się denerwuje, podpala, mimo że ma świetne momenty, potrafi pobiec do kąta, trafić za trzy. Bardzo dobrze pilnował Łuca w czwartej kwarcie momentami, to jednak mamy wrażenie, że jednak zatrzymał się w rozwoju.